Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Zapraszam Ciebie i siebie na wspaniałe wydarzenie. Doskonałe astrologicznie, aczkolwiek dla świata bardzo wymagające. Oto wydarzenie, które rozpoczyna ognisty korytarz zaćmień. Wydarzenie Nowiu w Skorpionie, a więc uwaga, tego właśnie feniksowego Nowiu. Jeżeli pytacie, kiedy odrodzenie i życie ma swój czas w magii, to zdziwię Was, nie jest to wiosna. Są to właśnie odrodzeniowe i przynoszące początki, jak i końce energię Skorpiona. Oto po czasie romantycznej, pełnej miłości, pełnej piękna wagi, pełnej poetyckiej, wspaniałej, cudownej sprawiedliwości, która wszystkim robi ciepło na sercu, przychodzi sprawiedliwość Skorpiona. Oto czas na rzeczy ostateczne, ale uwaga, nie oznacza to wcale cienia tych rzeczy. Rzeczy ostateczne, tak jak czasy ostateczne, to rzeczy docelowe. To wydarzenia, po które przyszliśmy na Ziemię. Oto zestrajamy się ze swoim przeznaczeniem. Niezależnie od tego, co działo się w naszym życiu wcześniej, teraz jest właśnie ten moment, kiedy przypominamy sobie, po co tutaj przyszliśmy. Staje się w nas bardzo głośna nasza przyczyna, staje się w nas bardzo głośne to, jaki cień świata niesiemy i uwaga, jaki cień wprowadzamy do całej matrycy wydarzenia kolektywnego. Oto czas transformacji tego właśnie cienia. To czas, w którym warto spojrzeć na każdą chwilę siebie, każdy promień siebie, jak na swoje zasoby, jak na wartość, jak na puzelek ze świata, który zdobyliśmy, który jest jak numer telefonu do wszystkich zawierających to samo i na którym możemy teraz zadziałać. Kochani, czas Skorpiona, w który to wchodzimy wraz z tym zaćmieniem Słońca, to czas odrodzenia duszy. To czas, kiedy to, co prawdziwe, po wszystkich złudzeniach, pryzmatach, wszelkich pościgach, rolach społecznych, dochodzi nareszcie do głosu. Opadają wszelkie iluzje, staje się oczywiste, czemu chcemy nadać koniec, co wyrzucamy z życia, a co z kolei zapraszamy. To doskonały czas, żeby wejść na wyższy poziom siebie i rozpocząć z magią. Nasze spotkania w magii to spotkania czyniących. Czy uważasz się za druida, czy jesteś wiedźmą, czy magiem rytualnym, czy też osobą, która ma ochotę odpalić świecę za coś ważnego, możesz spotkać się z nami i raz na nów, raz na pełnię i tak każdy nów i każdą pełnię, jeżeli tak poczujesz, możesz połączyć swoją moc wraz z innymi świadomie czyniącymi w magii. Ja pracuję z istotami anielskimi i archanielskimi. Z takimi częstotliwościami masz do czynienia zawsze, kiedy wchodzisz w rejestry mojego wydarzenia, tej magii, tego, co daję ludziom. Niższej informacji raczej staram się nie przewodzić ku człowiekowi, bo jest dużo niższych informacji w wodzie świata. I kochani, ten webinar jest ważny, bo będzie właśnie o nich. O tych informacjach, które na co dzień, czy w magii, czy w rozwoju duchowym, ludzie starają się odsuwać od siebie. Albo to cień, albo to coś, co właściwie przyćmiewa wewnętrzne światło. I właśnie na tym cieniu znak Skorpiona nakazuje się skupić. Co takiego jest mrokiem świata hipnotyzującym i wołującym Ciebie? Co ta częstotliwość uzupełnia? O czym ona mówi? Należy zrozumieć to, czym się uzupełniamy, jakie wzory w nas płyną, bo tylko wtedy, jeżeli taka nasza wola i ochota, możemy je zmienić albo oczywiście uznać. Czas Skorpiona to czas bardzo świadomej i bardzo wysokiej, bo spirytualnej autokreacji. To czas, kiedy każdy człowiek w życiu spojrzy na siebie i zada sobie pytanie, co ja zrobiłem dla świata. I też, uwaga, co ja ze świata otrzymałem. Co ten świat mi dał, w co się uzupełniłem. Czy to jest już ta kompletna lista, która mnie zadowala?
czy może jeszcze jakieś przeznaczenie potrzebuje się dowydarzyć. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to, co ostateczne, to, co docelowe, jest właściwie dla wielu z nas pewnym lękiem. Ludzie lubią dążyć, ale boją się, że gdy już udążą, gdy już się uda, to nie będą mieli później do czego dążyć. Życie straci temat, motyw przewodni albo soundtrack. Kochani, czas Skorpiona to czas skuteczny. To czas, który jest o osiąganiu, który jest w 100% o tym, czy nasze założenia i nasze plany dochodzą do skutku, czy nie. To czas błogosławiony, ale inaczej niż zazwyczaj. Nie w taki lekki sposób. I uwaga, tu jest tym razem wyzwanie, zarówno rytualne, jak i oczywiście dla każdego wchodzącego w krąg czyniących takie osobiste. Chociaż czasy i cała informacja płynąca w wodzie świata jednak starają się nas przekonać, że może być ciężko, to planetarnie rzecz ujmując i biorąc pod uwagę przeznaczenie, to teraz właśnie potrzebujemy skupić się na lekkościach. No brzmi trudno, jak nie wykluczająco się, ale to właśnie w takim lekkim nastawieniu, w takim pełnym nadziei należy w ten rytuał wejść. Przygotujcie sobie listę rzeczy, które zapraszacie w swoje życie. Niezależnie od tego, czy to osoby, z którymi chcecie pracować, czy miłość waszego życia, czy jakiś czas, w którym cieszycie się spełnionym marzeniem, zróbcie listę. Skorpion lubi konkrety, a wchodzimy w dom księżycowy, w którym tymi konkretami należy wręcz zapisać cały czas. Oto zaćmienie otwiera przed nami kolejne pół roku energii. To pół roku energii, otwarte w tym wahadle jesiennym, będzie nam towarzyszyć w taki sposób, w który właściwie przez większość zodiaków przetoczy się jako rewolucja. Zaćmienie Słońca ma bardzo ważne znaczenie. Nie dlatego, że przez chwilę Słońce znika, ale również dlatego, co najmniej w połowie, że tuż potem się odradza. Jest to Słońce w nowej jakości. To tak jakby poprzedni czas świata, poprzedni czas Słońca jest przykryty kurtuną tego mrugnięcia, tego chwilowego zaćmienia, tego właściwie przegęszczenia się energii słonecznej w te nowe realia. I to Słońce, które się odrodzi, jest już w zupełnie innej jakości. Jest już światłem na nowe czasy. Oto Słońce, czyli symbol świadomości, symbol męskości. Połączcie kropki, kochani. Oto odradza się archetyp mężczyzny. I jednocześnie pamiętajcie o tym, że 30 października zaczyna cofać się Mars, czyli kosmiczny wojownik. Wszystko to, co w nas męskie, wchodzi do wewnątrz. My się zastanawiamy nad swoim poziomem agresji, obrony. Z takimi rzeczami do tej pory kojarzona była męskość. Tymczasem powstaje, wykuwa się na naszych oczach, w naszych charakterach, w naszych potrzebach taki nowy gatunek, można powiedzieć, dla energii męskiej, taki nowy etap i mężczyzna transcendentalny, ja tak nazwałabym te formy energii, to taka energia, która właściwie pozwala jeszcze raz Słońcu spojrzeć na siebie, na świeżo. Nie przez pryzmat historii, nie przez pryzmat wszystkich poprzednich wschodów i zachodów, tylko tak, jak właśnie po zaćmieniu Słońca, jeszcze raz na całkowitą naturę, całkowitym właściwie darem rekognicji, czyli możliwością rozpoznania. Czyli uwaga, to, co w nas męskie, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, dojdzie do głosu. Dojdzie do głosu poprzez intuicję, dojdzie do głosu wyświetlając nam, jak na telebimie, najważniejsze dla nas uczucia wewnętrzne i coś, czego jesteśmy w stanie bronić, coś, co jest naszym bezpieczeństwem, to stanie się głośne. Mars, pamiętajcie o tym,
to również energia odwagi. Energia, która gdy wchodzi do środka, a Mars w retrogradacji można właśnie nazwać jako taki pływ do środka, no to wyświetla nam to, co w nas męskie, to, co w nas mocne, to, co w nas słoneczne, a więc świadome, takie, przy którym się upieramy, takie, które reprezentuje nam te właśnie archetypy solarne. Uwaga, w tym czasie najłatwiej, najmocniej można sobie tak zdać sprawę z tego, o co nam chodzi. O czym jest to nasze życie? Czy może faktycznie brakowało nam do tej pory odwagi, żeby coś uznać? Bo ta odwaga zgłośni. I niezależnie od tego, czy weźmiecie udział w spotkaniu magicznym ze mną, czy zrobicie rytuał sami, czy też nie zrobicie nic, no to nad waszymi głowami, tak jak i nad moją, przelewają się te kosmiczne potencjały, a więc i tak w pewnym sensie, w każdym sensie odczujecie. A tyle, ile wasza świadomość będzie w stanie wam wówczas wyjaśnić, podpowiedzieć, no tyle można powiedzieć, można tutaj powiedzieć, że na zajęciach możecie mieć o tyle więcej. Słuchajcie, ważne jest to, że się spotykamy, bo świat wtedy podskakuje do góry. Unosi się. Mówiąc bardzo, bardzo metaforycznie, metafora tutaj fraktalizuje w kierunku, w którym to właśnie nasze działanie, dokładnie, wiem jak to nieskromnie brzmi, ale prawdziwie, bo to jest prawda, unosi ten świat. To nasze medytacje, rytuały anielskie, to nasze spotkania w kręgu, wprawdzie wirtualnym, ale łączącym wszystkie potencjały, które reprezentujemy, to właśnie ta praca od wielu lat łącząca ludzi na całym świecie, ten świat unosi. Jeżeli wydawało wam się, że skok kwantowy całej rzeczywistości będzie mało możliwy albo trudny, to przypomnijcie sobie, że to jakość się liczy, a nie ilość. I kropla drąży skałę. To kolejne przysłowie. A teraz powiem wam, jak je połączyć. Otóż wprowadzając magię, nowe rozwiązania w świat, wprowadzając interwencję boską, archanielską, wprowadzając dobro w rzeki świata, wprowadzając substancje miłości, sprawiamy, że jest tego w świecie więcej. Czy wydarza się to można powiedzieć, świadkach i w ogromnym hałasie, na stadionach, na koncertach? Czy wydarza się to w tak cichy i intymny spokój, sposób, jak rytuał? Czy wydarza się to właściwie tak bardzo osobiście? To i tak zmienia świat. Jeżeli kwiat rozkwita w lesie i nikt go nie widzi, to kwiat tego samego gatunku rozkwitający w ogrodzie na oczach wszystkich wcale nie jest bardziej piękny od niego. No właśnie, to chcę wam przekazać. Kochani, działanie w magii wymaga takiej intymności i samo moje wyjście w praktykę, a niedawno świętowaliśmy 12 lat Akademii Ducha, 17 października dokładnie, więc wyjście w praktykę było pewnego rodzaju wyzwaniem. Z całą pewnością miałam takie zapytanie do siebie, czy w ogóle chcę robić coś takiego publicznie. Zdecydowałam się na to ze względu na specjalną prośbę i ze względu na potrzebę rytualną w moim własnym życiu. Mój mężczyzna ma swoją, można powiedzieć, posługę publiczną i wychowuje swoim głosem, swoją wiedzą, swoją duszą, swoim sercem pokolenia ludzi, też mówiąc do nich. I gdybym ja ze swojej strony nie symetryzowała tego, nie dodała tego, dając swoją wiedzę, rozdając ją ludziom tak jak i on, to na pewno nie doszłoby do takiej równowagi energii pomiędzy nami i do takiej równowagi potencjałów, dzięki którym dokładnie ten związek całkowicie, całkowicie przeznaczony jest możliwy. I kochani, teraz jest czas, kiedy właśnie w tym skorpionicznym przejściu pomiędzy przeszłością a przyszłością dowiadujecie się od siebie, od Boga, od życia, czy to, co robiliście od początku życia, zaprowadziło was tam, gdzie chcecie, czy też nie. Czy jesteście w domu, czy w polu. I czy lubicie to, gdzie jesteście.
To czas bardzo ważny, czas feniksowy. Jeżeli możecie, jeżeli macie połączenie ze zwierzętami mocy, spędźcie czas z tym bardzo ważnym archetypem odradzającego się z popiołów. Oto Wy, po całej trzeciej gęstości, po wszystkich traumach dawnych pokoleń, po wszystkich wzorach krzywdy przenoszonych z właściwie, można powiedzieć, rodziny na rodziny i z krwi na krew, teraz unosicie się w lekkość. Oto wielkie Wasze zwycięstwo i ten czas Skorpiona uczy nas o tym. Uczy nas, że wprawdzie możemy lubić swoje ciężkości, ale jest mądrością w nich nie przebywać, jeżeli mamy ten świat unieść. Oto kwantowy skok, kochani. Znajdujemy się w trakcie tego skoku. Jeżeli więc ktoś ma ochotę teraz nurkować na główkę, no to nie pomaga. Na zajęciach poznacie metody Skorpiona, czyli moje osobiste, do radzenia sobie z cieniem, a dokładniej 5 magicznych pytań, które warto sobie zadać w momencie, kiedy czujecie się na dnie siebie, kiedy jesteście w cieniu i każde z nich Was wyprowadzi do Waszego własnego wewnętrznego światła. Właściwie z pozycji niemocy odwróci Wam tę pozycję w moc. Jest to bardzo istotne. Uwaga, odwracając pytanie, nie idzie się w przeciwnym kierunku, także już uprzedzę ewentualnych spiskowców. Natomiast są to też takie patenty całożyciowo wypracowane przeze mnie i można śmiało powiedzieć, że działają. W ten czas zapraszam każdego Skorpiona i macie specjalny rabat 55%, co na 55 zł, nie wiem ile jest, ale mało, biorąc pod uwagę inflację i rosnące ceny wszystkiego. Kochani, chcę, żebyście wiedzieli, że ten dowód materii jest tutaj potrzebny nie dlatego, żebym ja się jakoś na tym wzbogaciła, bo jeżeli umiecie liczyć, to wiecie, że to się nie dzieje, ale dlatego, żebyście dali szansę, by energię, którą tworzymy, miała przełożenie na Wasz świat materialny. Jest to jak otwarcie tej bramy, jak wpuszczenie tego działania tworzonego tam, tych intencji, które wpuszczacie tam, przez bramy swojej fizycznej rzeczywistości. W momencie, kiedy nie przekroczycie tej bramy, kiedy sobie znajdziecie ten link, kuzynka Wam prześle, okej. Jeżeli Wasza podświadomość Wam na to pozwoli, bo uważacie, że macie codzienne urodziny i po prostu musicie ode mnie otrzymać, to okej. Ale większość podświadomości jednak pozwala sobie coś wziąć, dopiero kiedy da sobie prawo dostępu do tego i dopiero wtedy czuje, że może w zupełności z tego skorzystać i właściwie ma innego rodzaju podejście do tej całej spirali energii. I to podejście bardziej pozwala tej energii zadziałać. Po prostu. Bo wszystkie prawa dostępu zostały zachowane. Dlatego też, kochani, jeżeli na przykład nie macie materii, a koniecznie chcecie wziąć udział w tym webinarze, napiszcie do nas na wymiana@akademiaducha.pl. No i tam napiszcie, jakie swoje wymiany chcecie zaoferować. Jeżeli ja będę pracować dla Was przez kilka godzin, otwierając bramę czasoprzestrzenną, ażeby przez portal cudu przeniknęła energia archanielska, to co Wy przez tę godzinę czy dwie godziny czasu świata chcielibyście dla mnie zrobić, dla Akademii, a może nawet i dla świata? Albo czy macie coś, co chcecie podesłać? Uwaga, zbieramy komiksy i stare kasety z hip-hopem. No, więc kochani, nie utrudniamy Wam dostępu do magii, a wręcz przeciwnie, otwieramy Wam ten dostęp do tego stopnia, że bardzo ciężko mieć wymówkę. Skorpion nie szuka wymówek, Skorpion szuka dróg, jak daną rzecz po prostu zrobić i doprowadzić do końca. I dlatego też, kochani, jeżeli brakuje Wam takiego przełożenia na rzeczywistość manifestacyjną, to jak najbardziej teraz się połączmy w mocy, bo dokładnie te zajęcia będą o tym. A dokładniej, oczywiście zróbcie zadanie domowe najpierw, czyli zanim włączycie mój głos, usłyszcie swój. Zróbcie listę z intencjami
I uwaga, przemyślcie to i poczujcie, co nazwiecie sukcesem tego rytuału za rok, za 2 lata, za 10 lat, za całe życie. I przede wszystkim wejdźcie w miłość. Wejdźcie, niezależnie od tego, co działo się w Waszym dniu, wejdźcie w takie uczucie, chociażby na chwilę, które Was rozciepla na tym świecie, które budzi światło i ciepło. Energie skorpiona są bardzo ostre, bardzo twarde, bardzo spartańskie i można powiedzieć nawet nieprzyjemne, a w energii archanielskiej, która jest potężna, ludzka interpretacja tych wpływów może spowodować jakiegoś rodzaju zgrzyty. Nie ma najmniejszego sensu. Wejdźmy w miłość i tędy wyzwólmy całkowitą moc. Jak już wcześniej tłumaczyłam, miłość i moc płyną razem. O czym dowiecie się zapewne całkiem niebawem również i z mojego osobistego życiorysu. A tym samym wszystkie bliźniacze płomienie będą miały update, na którym etapie lekcji jesteśmy. Mam nadzieję, że już teraz jesteście szczęśliwi tym, że możemy się spotkać w magii i że macie listę swoich intencji lub swoich potrzeb, którymi może przepłynąć boska moc i dzięki tej mocy po prostu świat będzie uzdrowiony tam, gdzie wpuścicie właśnie ten fraktal cudu. Tędy działajmy. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Abracadabra.